To jest podium dla zwycięzcy Super Pucharu Polski 2018. Dwunastka graczy i trenerzy, także kierownik drużyny, toruńskiej drużyny, Dominik Narojczyk, o którym tyle mówimy, to ten pierwszy z lewej, fizjoterapeuta i... Ten najszerszy. Tak jest. I także szef wyszkolenia fizycznego w drużynie Polskiego Cukru Toruń. Były piłkarzem ZKS Kozienice, piłkarz nożny. No i za chwilę ten efektowny, ciężki puchar imienia Adama Wójcika pójdzie w górę. Polski Cukier Toruń, kolejne trofeum. Kto by się spodziewał? Świetnie się zregenerowali. No i niech ograją tych Niemców z Bayreuth i cieszmy się dwiema drużynami w Lidze Mistrzów. Tego należy życzyć Toruniana. Niemców trzeba ograć. Piękne zakończenie tej krótkiej, superpucharowej przygody, ale jakże intensywnej i ciekawej. Konfetti, puchar, jest godna oprawa tego super meczu w Gnieźnie. Rozpoczynamy w ten sposób sezon Energa Basket Ligi 2018-19. W sobotę zapraszamy o 12:30. To będzie nasze stałe okienko Polsat Sport. Tym pierwszym meczem będzie mecz Spójnia Stargard King Szczecin. W niedzielę, tradycyjnie już od kilku lat, także 12:30, także w Polsacie Sport. Na pierwszy ogień za tydzień idzie mecz Arka Gdynia, Andir Włocławek.